Słowa Ewangelii według świętego Marka. Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili: to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, twierdził: to Jan, którego kazałem ściąć, zmartwychwstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Czyż nie jest paradoksem, że ten, który wokół siebie siał śmierć, wyznaje jako pierwszy w Ewangelii wiarę w zmartwychwstanie? Herod wychował się w domu, którego nigdy śmierć nie opuszczała. To właśnie on pozbawił głowy świętego Jana Chrzciciela, a teraz daje wiarę własnemu przeświadczeniu, że Jan powstał z martwych. Oczywiście ten, kto żyje w kłamstwie, ma bardzo utrudnioną drogę do poznania prawdy. Tylko jakaś szczególna łaska nawrócenia, podobna do tej, jakiej doświadczył święty Paweł pod Damaszkiem, może doprowadzić kogoś tak złego jak Herod do poznania prawdy. W dzisiejszej dobrej nowinie słyszymy opowiadanie o tym, jak doszło do tego, że Herod kazał ściąć głowę Jana Chrzciciela. W pałacu Heroda wyprawiono przyjęcie urodzinowe dla władcy. Był alkohol, muzyka i pożądanie cielesne. To Herod najpierw stracił głowę, odurzając się winem, pozwalając sobie na rozpalenie pożądania wobec swojej własnej pasierbicy i wreszcie nie panując nad własnym językiem, wygłaszając głupoty pod wpływem wina i namiętności. Chociaż Herod nie pragnął śmierci dla Jana, co wyraża smutek na jego obliczu, musiał jednak dotrzymać danego słowa. Ta dzisiejsza Ewangelia zestawia nam dwóch ludzi, zawsze prawdomównego Jana i kłamcę Heroda. Jana, który przez całe swoje życie nie skosztował nawet kropli alkoholu, i pijaka Heroda. Jana, który żył na pustyni, prowadząc życie pustelnika, żywiącego się marnym pokarmem, i Heroda, który żyjąc w luksusowym pałacu, nie odchodził od suto zastawionego stołu. Dwie skrajnie różne postacie. Jan, pomimo kajdan, w pełnej wolności oddaje swoje życie za Jezusa. Herod, chociaż pozornie jest człowiekiem wolnym, jest przecież królem, w rzeczywistości jest niewolnikiem własnych namiętności i nałogów. Która z tych dwóch odmiennych postaw jest nam bliższa? Postawa Jana prowadzi do życia wiecznego, postawa Heroda do wiecznej zagłady.